Dobry wieczór, internecie. Jak zawsze witam nowo przybyłych i stałych bywalców w naszej małej, lecz rosnącej społeczności. Dziękuję za obecność i zapraszam. Wieczorem 27 listopada 2010 roku konny funkcjonariusz Królewskiej Policji Kanadyjskiej patrolował teren na jednej z bocznych dróg w pobliżu Vanderhoof w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W jednej chwili zauważył pojazd wyjeżdżający z bocznej ulicy. Droga była częściowo zakryta drzewami, lecz policjant postanowił przystanąć na chwilę i uważniej przyjrzeć się kierowcy. Podejrzany samochód jechał znacznie szybciej niż powinien na tamtejszym odcinku. Przekraczający prędkość kierowcy to nie nowość, lecz w tamtym obszarze wydawał się dla policjanta szczególnie podejrzany, zwłaszcza o godzinie 21:45. Ponadto nie było powodu, aby ciężarówka jechała tak szybko, twierdził funkcjonariusz. Kierując się zatem przeczuciem, policjant zatrzymał pojazd pod pretekstem rutynowej kontroli. Lecz to, co stało się później, nie przypominało rutynowej kontroli drogowej. Kierowcą ciężarówki był 20-letni Cody Lechbehoff. Gdyby to była faktycznie rutynowa kontrola, chłopak mógłby liczyć najprawdopodobniej na upomnienie za przekroczenie prędkości. Lecz kiedy policjant podszedł do ciężarówki i zobaczył coś, co wyglądało jak plama krwi na twarzy kierowcy. Policjant otworzył drzwi ciężarówki i dostrzegł, że na nogach i spodenkach 20-latka również była obecna krew. Po chwili z samochodu zaczęła wylewać się jego zawartość. Podłoga wraz z siedzeniami była przesiąknięta od posoki. Krew wylewała się z kabiny kierowcy wprost na pobocze, a sam policjant w zeznaniach, które złożył, wspomniał, cytuję: buty tego chłopaka aż ślizgały się po podłodze. Nigdy nie widziałem takiej ilości krwi. W świetle prawa policja w Kanadzie nie ma przyzwolenia bez nakazu czy choćby podstawy prawnej na przeszukanie samochodu czy rzeczy należących do zatrzymanych. Są jednak sytuacje, w których policja może przeszukać samochód bez nakazu lub twojej zgody. Oczywiście musi się to wciąż odbywać w świetle jasno nakreślonych procedur. W tym przypadku będzie to jednak prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. I właśnie na tą przesłankę powoływał się policjant, który zatrzymał Cody'ego tamtej nocy. Widząc tak ogromną ilość krwi, funkcjonariusz wezwał wsparcie, tym samym każąc kierowcy spokojnie czekać w swoim pojeździe. Chwilę później na miejsce przybywa drugi policjant. Zdecydowali się oni na przeszukanie ciężarówki. W jej środku, prócz wszechobecnej krwi, znaleźli narzędzia, w tym klucze, młotki, wszelkiej maści, zaciski, gwoździe i szpile młynarskie. Wszystkie te przedmioty były pokryte krwią, choć wyglądało, jakby ktoś próbował wytrzeć z nich jej nadmiar. Podejrzenia w stosunku do kierowcy wciąż rosły, a policja wprost zapytała Cody'ego, co się stało. Dziwnym zbiegiem okoliczności młody chłopak od razu powiedział funkcjonariuszom, co się wydarzyło. 20-latek powiedział policji, że właśnie wraca z polowania z pobliskiego lasu, gdzie udało mu się upolować jelenia. Chłopak zeznał, że po polowaniu po prostu zaczął oprawiać zwierzynę. Wyglądało na to, że Cody miał całkiem rozsądne, choć podejrzane wyjaśnienia, które przynajmniej początkowo pokrywały się z tym, co zastali funkcjonariusze w jego ciężarówce. Nam może wydawać się normalnym, że ludzie po prostu polują na zwierzęta. Oczywiście nie byłoby to nielegalne, gdyby Cody miał prawo do polowania i robił to w miejscach do tego przeznaczonych. Chłopak twierdził, że zatłukł zwierzę nielegalnie. Kiedy został zatrzymany, uciekał z miejsca przestępstwa. Policja zapytała, dlaczego zabił zwierzę, a ten odpowiedział, cytuję: jestem wieśniakiem. Zrobiłem to dla zabawy, bo tak właśnie robimy. Zbierając zeznania i myśli w całość, policja finalnie postanowiła aresztować Cody'ego. Policja argumentowała aresztowanie jednym z kanadyjskich artykułów o ustawie o dzikim kłusownictwie bez pozwolenia, lecz wciąż coś było nie tak. W ciężarówce Cody'ego nie było zwłok jelenia, jak można by się spodziewać w przypadku kłusownika. No przecież właśnie po to pojechał do lasu, aby zabić zwierzę i je ze sobą zabrać. Gdzie więc był jeleń? Aby odnaleźć zwierzę, wezwano funkcjonariusza do spraw ochrony przyrody, który miał doświadczenie w tropieniu zwierząt. W międzyczasie 20-latek został aresztowany i zabrany na komisariat, po czym osadzony w areszcie. Tropiciel zaczął śledzić ślady opon ciężarówki Cody'ego. Ślady doprowadziły go na odległą boczną drogę, z której 20-latek uciekał. Tam, na śniegu, tropiciel znalazł kolejne ślady, tym razem stóp. Podążając śladami, spodziewał się, że na ich końcu znajdzie ciało jelenia. Ale zamiast tego natknął się na coś, czego nigdy w życiu nie chciał zobaczyć. Częściowo zakopane w płytkim grobie zwłoki młodej kobiety. Dziewczynie zdjęto spodnie i wyglądało na to, że doznała poważnych obrażeń głowy.
Później okazało się, że znalezione ciało należało do 15-letniej Lauren Dawn Leslie. Nastolatka była praktycznie niewidoma. Z zeznań rodziny wynikało, że Lauren doznała uszkodzenia siatkówki w jednym oku. Pomimo operacji oko przestało funkcjonować, co przyczyniło się do częściowej ślepoty. Ponadto 15-latka miała bardzo dużą wadę wzroku, co znaczyło, że tym rzekomo zdrowym okiem widziała zaledwie 50%. Ciało Lauren zostało pozostawione w pobliżu autostrady znanej w Kanadzie jako Autostrada Wes, miejsce słynące z częstych zaginięć i morderstw odnotowanych przez władze Kanady. Po sekcji zwłok potwierdzono, że 15-latka zmarła w wyniku urazu głowy na skutek uderzeń tępym narzędziem. Początkowo policja nie miała dowodów na to, że Cody uciekł z miejsca pochówku Lauren, lecz później znaleziono w jego ciężarówce dziwny plecak w kształcie małpy, a w jego środku znajdował się portfel. W portfel wciśnięta była karta pobytu w szpitalu dziecięcym, na którym widniało nazwisko Lauren Leslie. Policja znalazła również parę okularów należących do 15-latki, jak również jej telefon i pierścionki, które zrobił dla niej jej ojciec. Początkowo Cody wyjaśniał, że przypadkowo znalazł Lauren nieopodal autostrady, gdzie udał się na polowanie. Chłopak twierdził, że Lauren była już martwa, kiedy wpadł na nią w środku lasu, ale to oczywiście nieprawda, a policja z miejsca sprawdziła jego telefon i zdała sobie sprawę, że nie tylko ta dwójka się znała, lecz także Lauren i Cody wymieniali między sobą wiadomości tekstowe. Z owych rozmów wynikało, że planowali spotkanie tego samego wieczoru, w którym 20-latek został ujęty. Ta dwójka poznała się na portalu społecznościowym o nazwie Nexopia, gdzie Cody jako pierwszy wysłał wiadomość do Lauren. Po krótkiej rozmowie wymienili się numerami telefonów, zanim zgodzili się spotkać osobiście. Tego wieczoru przed spotkaniem z Lauren Cody kupił dużą dawkę alkoholu i dwie paczki papierosów. Nie muszę chyba przypominać, że częstowanie nieletnich alkoholem również należy do działań niezgodnych z prawem, a w niektórych okolicznościach może to zostać uznane za przestępstwo. Kiedy policja przedstawiła zebrane informacje 20-latkowi, ten zmienił swoją wersję wydarzeń. Cody przyznał, że spędzili razem trochę czasu tamtego wieczoru. Chłopak powiedział, że spotkali się na mieście, po czym wsiedli do jego ciężarówki i odjechali z dala od miasta, aby mieć ciszę i spokój. Na miejscu para odbyła stosunek płciowy i, jak twierdził Cody, za obopólną zgodą. Oczywiście to również oznaczało pewne konsekwencje w stosunku do Cody'ego, ponieważ Lauren była nieletnia. Ich SMS-y również zaprzeczały historii, którą przedstawiał chłopak. Tuż przed ich faktycznym spotkaniem Cody powiedział Lauren, żeby nie mówiła nikomu, że zamierzają się spotkać. Na co ta odpisała: no, ale przecież to tylko spotkanie znajomych, prawda? Nic nieodpowiedniego. Te wiadomości wprost twierdziły, że Lauren nie miała pojęcia o tym, iż Cody zamierza uprawiać z nią seks. Wciąż mimo to policja nie miała pojęcia, jak Lauren zmarła i została pozostawiona na samotnej drodze w środku lasu. Kiedy śledczy skonfrontowali 20-latka z faktem, iż nie wierzą w jego opowieść związaną ze spotkaniem, Cody po raz kolejny zmienił swoje zeznania. Tym razem powiedział, że kiedy jechali drogą, gdzie znaleziono ciało 15-latki, ta nagle stała się niespokojna. Twierdził, że była tak podekscytowana, że zaczęła uderzać się w głowę kluczem do kół z jego ciężarówki, a następnie dźgnęła się nożem, próbując odebrać sobie życie. Cody powiedział, że po tych dziwnych wydarzeniach Lauren wysiadła z jego ciężarówki i zniknęła mu z pola widzenia. Chłopak zatrzymał się i wybiegł za nią, ale nie mógł jej znaleźć. Krzątał się po lesie, aż finalnie znalazł ją leżącą na brzuchu z nożem w ręce. Twierdził, że wciąż żyła, ale w wyniku odniesionych ran nie zostało jej wiele czasu. W panice pobiegł do ciężarówki, po ten sam klucz, którym rzekomo uderzała się w głowę w trakcie jazdy, po czym zamachnął się na nią kilka razy, uderzając w głowę. Jak sam powiedział, chciałem oszczędzić jej cierpień. W czasie tych wydarzeń cały ubrudził się jej krwią, po czym po prostu zostawił tam jej ciało i odjechał. Odkrycie ciała Lauren otworzyło zupełnie inne śledztwo, którego nikt się nie spodziewał. Kiedy Cody przebywał w areszcie, śledczy zaczęli dokładniej przyglądać się jego mieszkaniu. Ekipa policji i detektywów została wysłana na miejsce, aby przeszukać całe mieszkanie w poszukiwaniu dalszych śladów i tropów. W bardzo krótkim czasie znaleźli tam coś ciekawego – kilof. Początkowo nie było to zbyt zaskakujące i podejrzane. Oczywiście policja wysłała przedmiot do badań DNA. Jakiś czas później przyszły wyniki, które zszokowały totalnie wszystkich. Kilof miał na sobie ślady ludzkiej krwi. DNA pasowało, lecz nie do Lauren, jak mogłoby się wydawać. Zamiast tego krew pasowała do kobiety, której ciało odnaleziono 8 października 2010 roku w parku na obrzeżach Prince George. Kobietą była 25-letnia Cynthia Francis Maas, ostatni raz widziana 10 września 2010 roku, miesiąc przed znalezieniem jej ciała.
Policja twierdziła, że Cynthia zajmowała się prostytucją i handlem narkotykami. Więc jak DNA Cynthii znalazło się na kilofie odnalezionym w domu Cody'ego? Cóż, wrócimy do tego nieco później, ponieważ te znalezisko nie było jedynym fragmentem DNA, na jakie natknęli się śledczy w domu 20-latka. Oczywiście po odkryciu kilofa policja była zdeterminowana, aby przeszukać dom Cody'ego raz jeszcze w poszukiwaniu konekcji w stosunku do innych niewyjaśnionych zaginięć. I po raz kolejny śledczy udali się do mieszkania Cody'ego i po przetestowaniu jego koszul, spodenek, prześcieradeł, kołdry, a nawet kolejnych narzędzi pokroju siekiery czy tak zwanego tomahawka, znaleźli kolejną porcję DNA. Tym razem DNA pasowało do całkowicie innej osoby, 23-letniej Nataszy Lynn Montgomery, młodej kobiety, która pewnego dnia rozpłynęła się w powietrzu. Nataszę ostatni raz widziano, gdy opuściła dom przyjaciela w Prince George w sierpniu 2010 roku. Ciała Nataszy nigdy nie odnaleziono, ale teraz, gdy jej DNA zostało odkryte w mieszkaniu 20-letniego Cody'ego, jej sprawa mogła wrócić na biurko śledczych. Niestety policja była pewna, że 23-letnią Nataszę spotkał ten sam los co Lauren i Cynthię. I choć ta sprawa już teraz jest pokręcona, to wciąż nie jest to koniec zaskoczeń. Policja miała na tapecie trzy ofiary i samego Cody'ego. Zaczęto przeglądać DNA 20-latka w policyjnych bazach danych. I nikt nie spodziewał się tego, co nastąpi później. DNA Cody'ego pasowało do próbki nasienia pobranej z ciała innej kobiety, niezwiązanej ze sprawą Lauren. Po raz kolejny do grona kobiet powiązanych z Cody'im dołącza ktoś nowy. Mianowicie 35-letnia Jill Staszenko. Jill zaginęła na terenie Prince George październikiem 2009 roku. Pod koniec miesiąca, 26 października, odkryto jej ciało połowicznie zakopane w żwirowni na obrzeżach miasta. Lauren, Jill i Cynthia odniosły praktycznie te same obrażenia głowy. Wszystkie spowodowane poprzez uderzenie tępym narzędziem. Wszystkie kobiety, z wyjątkiem Lauren, zostały w wiadomościach scharakteryzowane jako osoby zażywające narkotyki i świadczące usługi seksualne. Co utwierdziło policję, że Cody specyficznie dobierał swoje ofiary. I miał w tym już jakieś swoje własne upodobania. 20-letni Cody był teraz powiązany ze śmiercią czterech ofiar. Wszystkie zamordowane w ciągu dwóch lat. Ale co było najbardziej przerażające, to fakt, że nic w nim nie wskazywało na to, że był typem osoby, która mogła zrobić coś tak potwornego. Z perspektywy nas, obserwatorów, nie było powodu do tego, żeby Cody w którymś momencie swojego życia zmienił się w potwora i żebyśmy nagle twierdzili, że jest mordercą. Po pierwsze, jego dzieciństwo było dość typowe. Dorastał w normalnej rodzinie i dogadywał się z rodzicami i rodzeństwem. Pracował w tartaku prowadzonym przez swojego dziadka i pradziadka. Cody prowadził również aktywne życie towarzyskie i bardzo często grywał w hokeja, jak również miał upodobania związane z rybołówstwem i polowaniem. W chwili aresztowania pracował jako mechanik w salonie Forda. Gdy wieść o tym, co zrobił Cody, obiegła Kanadę, prasa nazwała go Country Boy Killer. Cody został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia wszystkich czterech kobiet. Sprawa trafiła do sądu, a podczas procesu Cody był niewzruszony, nie okazywał żadnych oznak emocji i to dopiero na salach sądowych ukazała się reszta historii Cody'ego. Jego prawnik argumentował, że 20-latek powinien zostać uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia, a nie pierwszego, ze względu na to, że przyznał się, iż był zaledwie zamieszany w śmierć kobiet. Cody trzymał się swojej historii z Lauren, twierdząc, że tamtej nocy wpadła w histerię i ekscytację, zadając sobie ból narzędziami z jego samochodu. W przypadku pozostałych trzech kobiet Cody argumentował, że to nie on zadał ostateczny cios. Zamiast tego powiedział w sądzie, że to handlarz narkotyków i jego dwóch wspólników zabili te trzy kobiety przy różnych okazjach. Zapytany o ich imiona, Cody odmówił zeznań, ponieważ obawiał się zemsty z ich strony. I nawet gdy sędzia groził 20-latkowi wyciągnięciem odpowiedzialności za obrazy sądu, jeśli nie zdradzi ich imion, Cody odmówił. Być może Cody nie chciał być odebrany w więzieniu za kapusia. Nie wiem. Mimo iż Cody nie wyjawił imion zabójców, to wciąż był w stanie opowiedzieć sędziemu kilka historii. Jedna głosiła, że Jill któregoś dnia przyszła do jego domu z kolegami. Nagle, gdy Cody wyszedł z pomieszczenia, w którym siedzieli goście, jeden z nich podszedł do Cody'ego i powiedział, że Jill trzeba zabić, ponieważ jest im winna dużą ilość pieniędzy. Kobieta rzekomo nie chciała oddać długu zaciągniętego u handlarzy narkotyków w nadziei, że wszystko się jakoś ułoży. Cody opowiedział, że tamtego wieczoru pierwszy raz w życiu był pod wpływem kokainy i że po tym, jak usłyszał, iż Jill nie chce oddać pieniędzy, postanowił wesprzeć kolegów, dając jednemu z nich metalową rurę, którą ten zatłukł Jill, gdy Cody stał w przejściu i wszystkiemu się przyglądał. 20-latek dodał,
że jego jedynym zaangażowaniem się w sprawę śmierci Jill było przełamanie jej telefonu na pół, a potem pomoc w przetransportowaniu jej ciała do swojej ciężarówki i wywiezieniu zwłok do żwirowni, gdzie finalnie została odnaleziona przez policję. Potem wrócił do swojego mieszkania, gdzie tak po prostu posprzątał jej krew i wszystkie ślady, jakie mogły prowadzić do jego kolegów. I choć to, co powiedział w sądzie, mogłoby mieć miejsce, to jednak na tle tego, co zeznał później, wydaje się to wręcz niedorzeczne. Cody twierdził, że Cynthia Mas została zamordowana w dokładnie ten sam sposób, tylko rok później. I znów to anonimowa osoba zadała śmiertelny cios, a sam Cody pomógł tylko posprzątać ciało. Nie jestem psychologiem, ale już na podstawie tych końcowych zeznań jestem w stanie powiedzieć, że Cody był patologicznym kłamcą i socjopatą. Jak się okazało, nikt nie uwierzył w jego szalone opowieści, ani twierdzenie, że zabójcą był ktoś inny. Cody Letchbeckow został uznany za winnego 4 morderstw pierwszego stopnia. Chłopak miał zaledwie 19 lat, kiedy zabił po raz pierwszy. W Kolumbii Brytyjskiej za morderstwo pierwszego stopnia grozi obowiązkowa kara dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe do 25 lat pozbawienia wolności. A sam Cody wpisał się na listę jednego z najmłodszych seryjnych morderców w Kanadzie. Cody już nigdy nie opuści więzienia.